Wiele osób, które wynajmują lub są najemcami mieszkań, tracą na umowach najmu i to często spore pieniądze, dlatego że na przykład nie wiedzą, jak zakończyć taką umowę, jak ją można wypowiedzieć, kiedy ktoś nie płaci, albo jakie prawa przysługują najemcy z tytułu tego, że poniósł jakieś nakłady w tej nieruchomości. W tej audycji z Piotrem Dobrowolskim, radcą prawnym, porozmawiamy o tym, jak wypowiedzieć umowę najmu, kiedy można, jaki jest okres, jak rozlicza się kaucję, czy kaucja podlega waloryzacji, jaka jest możliwa wysokość kaucji, czy można i czy w ogóle warto rezygnować z kaucji przynajmniej, także o tym, jakie ma obowiązki najemca i wynajmujący, bo bardzo często te pojęcia mylicie i często tak wydaje wam się, że znacie prawo, ale je po prostu łamiecie i dlatego zarówno wynajmujący, jak i najemca ma sporo możliwości obrony przed złymi zachowaniami drugiej strony. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, trendy, właśnie prawo w nieruchomościach, subskrybuj ten kanał, w komentarzach sugeruj nowe tematy. Zapraszam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. No tu musimy pamiętać o dwóch kwestiach. Mianowicie, czym innym jest najem lokalu mieszkalnego, czym innym jest najem lokalu użytkowego, w tym sensie, że będziemy stosowali do nich trochę inne akta prawne. Do najmu lokalu użytkowego stosujemy kodeks cywilny, do najmu lokalu mieszkalnego stosujemy również ustawę o ochronie praw lokatorów. W tym sensie Również, przepraszam, że ci również, przerywam, również, czyli tak kodeks jest. cywilny i ustawę Jak o ochronie. najbardziej, no bo to też jest często niezrozumiałe. Tak. Niektórzy myślą, że skoro najem lokalu mieszkalnego, to już kodeks cywilny w podstawkę. Absolutnie nie. Tutaj mamy taką ładną łacińską sentencję i zasadę akurat prawa lex specialis, derogat legi generali, który mówi o tym, że norma prawna bardziej szczegółowa uchyla tą ogólną i w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego będą normami natury ogólnej, natomiast te, które znajdują się w ustawie o ochronie praw lokatorów, będą normami o charakterze szczególnym, szczegółowym i będą nam modyfikować tamte. No i to jak na dłoni właśnie widać doskonale na przykładzie wypowiedzenia, gdzie to jest kolejny często popełniany błąd. Pojawia się pytanie, w jaki sposób można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony. No i ktoś sobie sięga do kodeksu cywilnego, patrzy tam i mówi, a tam jest taki przepis artykułu 673 i on mówi o tym, w jaki sposób wypowiada się umowy i to jest żaden problem. No, problem polega na tym, że inaczej będzie to w przypadku najmu lokalu użytkowego, a inaczej w najmie lokalu mieszkalnego. Mieszkalnego oczywiście w rozumieniu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, bo też możemy wynająć sobie lokal, który z założenia jest lokalem mieszkalnym, ale nie po to, żeby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Ja może to krótko wyjaśnię, No bo to jest też. prowadzić biuro chociażby w takim lokalu, co często Nawet się nie o to robi. mi chodzi, nawet nie o to mi chodzi. Chodzi o też takie sytuacje, gdzie możesz wynajmować lokal mieszkalny po to, żeby zaspokajać w nim swoje potrzeby mieszkaniowe, czyli mieć tam swój dom. Ja zawsze odwołuję się do terminologii angielskiej, bo ona bardzo ładnie różnicuje te dwie kwestie. Wiesz, w Anglii mamy dwa pojęcia, house i home. House to jest budynek, a home to jest dom. Ten, wiesz, home sweet home to nasze miejsce, w którym my mieszkamy na co dzień, zaspokajamy tam potrzeby mieszkaniowe. I ustawa o ochronie praw lokatorów będzie dotyczyła tej sytuacji, którą po angielsku określamy home, czyli to jest nasz dom, nasze miejsce bytowania, centrum naszej aktywności życiowej. Natomiast jeżeli wynajmiesz sobie lokal mieszkalny, dlatego że jedziesz do pracy tymczasowo, wiesz, mieszkasz, masz dom swój rodzinny w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i tam, wiesz, mieszka twoja żona, dzieci, psy, chomiki, natomiast ty tymczasowo będziesz mieszkać w innym mieście i na weekendy do tego domu wracać, to do tego twojego lokalu, który wynajmiesz, dajmy na to w Toruniu, nie będziemy stosowali ustawy o ochronie praw lokatorów. To tak tytułem krótkiego wstępu, bo to by pewnie wymagało w ogóle osobnego omówienia, jak to się dzieje. No No ale i to jest teraz. bardzo ważne, co powiedziałeś, bo wiele ludzi myli te sprawy. To są chyba, najmy są w ogóle chyba według mnie źródłem takich nieustannych pomyłek. Tak, to wynika z tego, że wiesz, wiele osób myśli, że najem jest bardzo prosty. Na rynku panuje cała masa mitów, i to przede wszystkim wśród osób, które się tym zawodowo zajmują, co jest poniekąd dziwne, no ale tak bywa. Ja się z tym spotykam na co dzień, rozmawiając sobie przede wszystkim gdzieś na tych facebookowych grupach dotyczących najmu, gdzie no, tam padają całą masę różnych argumentów, które są po prostu nieprawdziwe. Wiele osób zajmuje się najmem jako takim, czy to krótko, czy długoterminowym. Tylko nie do końca zdaje sobie sprawę i ma świadomość z tego, co tak naprawdę robią,
i czym tak naprawdę to, co oni robią, jest. No, To jest chyba, chociażby. Piotr, to jest chyba w ogóle choroba XXI wieku, czyli profesor Google, który ci na wszystko ma odpowiedź, Tak. oraz grupy społecznościowe, na których faktycznie ludzie piszą już. Dlatego też poprosiłem cię o te kaucje, żebyśmy porozmawiali, bo to, co ja ostatnio przeczytałem o kaucjach, to już mi się ostatnie włosy zwierzyły Tak, na ja głowie. też gdzieś tam brałem udział w takiej dyskusji i to wiesz, czasem jest też tak, że no, wiesz, ja jestem zawodowym prawnikiem i zajmuję się tymi nieruchomościami zawodowo, więc mam wrażenie, że coś na ten temat wiem. I zabawne jest, kiedy próbuję to wytłumaczyć komuś w takiej dyskusji, w takiej grupie, no a słyszę, że jestem głupi i się nie znam. To mnie serdecznie bawi. No ale cóż, jeśli ktoś chce wiedzieć lepiej i nie chce skorzystać z pomocy, czy też jakby jakiejś rady osoby, która się tym zajmuje zawodowo, no to trudno, to jest jego ryzyko najzwyczajniej w świecie. Takie ma prawo oczywiście. Wracając do tematu naszych wypowiedzeń, musimy mieć świadomość jednej kwestii. Jeżeli zawieramy umowę najmu lokalu użytkowego, to w najmie użytkowym stosujemy kodeks cywilny, zapominamy o ustawie o ochronie praw lokatorów, bo ona nas nie dotyczy w tym momencie. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy wypowiadać umowę, to w najmie lokalu użytkowego mamy dwie możliwości. Albo robimy to na podstawie ustawy, albo robimy to na podstawie umowy. W umowie możemy sobie przewidzieć pewne warianty, tylko mamy rozróżnienie między umową zawartą na czas oznaczony i nieoznaczony. Na czas nieoznaczony jest o tyle łatwiejsza, że jeśli nie przewidzimy sobie zasad w umowie, to mamy dosyć proste reguły, artykuł 688 KC. Jeżeli najem jest zawarty na czas nieoznaczony, a czynsz płatny miesięcznie, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Teraz pojawia się oczywiście pytanie, czy możemy ten okres skrócić, czy to może być nie 3 miesiące, tylko 1 miesiąc. Jest pewna dyskusja w nauce prawa, jaki charakter ma ten przepis. Nie wchodząc w teorię, większość przedstawicieli nauki prawa opowiada się za taką koncepcją, że ten termin możemy wydłużyć, ale nie możemy go skrócić. Czyli ten Ale termin. umownie nie możemy skrócić? Możemy, w umowie chyba możemy się umówić, że skracamy ten termin, No prawda? właśnie, właśnie nie. Właśnie ten termin ma być co najmniej 3-miesięczny. Chodzi o to, żeby chronić słabszą stronę stosunku najmu, a tą słabszą stroną jest, i to też jest pewne zaskoczenie, najemca. Tak uważa prawo przynajmniej, bo w Tak praktyka uważa sądowa prawo. trochę odwrotnie, zwłaszcza przy najmach lokali mieszkalnych. To znaczy, wiesz, na czym polega problem? Problem polega na tym, że kogokolwiek nie zapytasz na rynku, kto jest tą słabszą w stosunku najmu, to ci każdy powie, że to jest wynajmujący. Dlaczego? No bo jest ustawa o ochronie praw lokatorów. No Prawda, okej, tak tylko mówią. jeżeli przyjmiemy taką koncepcję, że to wynajmujący jest słabszy, to po co ustawa o ochronie praw lokatorów? No po co mamy chronić słabszego, prawda? Znaczy silniejszego. Ustawa o ochronie praw lokatorów jest dlatego właśnie, że to najemca jest słabszy. Z prostej przyczyny, bo to nie on dysponuje lokalem. Znaczy tutaj też bym wszedł, Piotr, w dyskusję, ale też w naszym temacie, bo mówimy o tym, co jest lepsze, czy najem na czas nieoznaczony, czy na czas oznaczony, prawda? I teraz jest tak, kiedyś to ten lokator, najemca chciał się zabezpieczyć, chciał wiedzieć, że koniecznie będzie mieszkał w tym mieszkaniu na przykład rok i chciał mieć taką gwarancję, że mu tego nikt tam nie wypowie, czy że to wypowiedzenie będzie trudne w każdym razie. Dzisiaj, ale dlaczego on tak się chronił? Dlatego, że było bardzo trudno znaleźć Tak jest. mieszkanie. Nie było mieszkań. Dzisiaj tak naprawdę w wielu miastach, nie we wszystkich, ale w wielu miejscowościach, rynek jest rynkiem, na którym rządzi najemca. To na niego czekają lokale i dzisiaj tak naprawdę, jak ja bym był najemcą lokalu mieszkalnego, to ja bym chciał się móc w każdej chwili w ciągu miesiąca wymiksować z tej umowy i znaleźć sobie nowe mieszkanie, bo znalezienie nowego mieszkania naprawdę nie jest trudne, a przeprowadzka to też nie są jakieś wielkie koszty, więc dlatego pewnie niektórzy mówią, że ten wynajmujący jest stroną słabszą, bo znowu jak mu najemca nie płaci, to ma trudności z dochodzeniem tego, ale zostawmy to, bo chcieliśmy się na tych wypowiedzeniach Tak, skoncentrować. to ja tylko jeszcze dodam, że wiesz co, z tym poszukiwaniem, czy tym rynkiem mieszkań, to jest bardzo różnie. W dużych miastach owszem, ale w małych miastach jest bardzo trudno. O, tak powiedziałem, bo są miasta, gdzie na przykład otworzył się w ogóle jakiś zakład duży i tam w ogóle czasami czynsze są w takich miastach większe niż w Warszawie. To Tak jest, bo taka jest prawda. lokali na wynajem jest strasznie, strasznie mało i bardzo trudno jest je znaleźć. Wracając do naszego wypowiedzenia. Czyli jeżeli mamy umowę zawartą na czas nieoznaczony, wypowiadamy ją z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na podstawie artykułu 688 Kodeksu Cywilnego. Tutaj mamy prostą zasadę. Natomiast co się dzieje? Mówimy na razie o lokalu użytkowym. Co się dzieje w sytuacji, kiedy wynajęliśmy sobie biuro na czas oznaczony? Otóż tam jest taki bardzo ważny przepis artykułu 673 Kodeksu Cywilnego, który nam mówi o tym, że jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony,
to zarówno wynajmujący, jak i najemca może ją wypowiedzieć w przypadkach wskazanych w umowie. No i tutaj jest bardzo częste niezrozumienie tego, czym są owe przypadki. Nie wystarczy napisać sobie, że jeżeli mam zawartą umowę na rok, to mogę wypowiedzieć, czy też każda ze stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. To jest nieskuteczne. Ja takich umów widuję bardzo dużo. One są niejednokrotnie źródłem ogromnych problemów i czasem nawet dramatów. Dość powiedzieć, że trafiła kiedyś do mnie pani, która wynajęła właśnie w ten sposób, na czas oznaczony, jakiś budynek, taką willę, już dużą, starą, taką kostkę, nazwijmy tak, to się budowało w latach 70. czy 80. później. I miała tam prowadzić przedszkole. Przedszkole albo żłobek. Ten budynek oczywiście wymagał adaptacji. Wynajęła ten lokal na ileś tam lat, ten budynek na ileś tam lat, ale start jej biznesu uzależniony był od tego, czy ona dostanie tę dotację. No i ktoś, kto jej przygotowywał umowę, zrobił to w sposób lakoniczny. No wiesz, budynek wynajmowany na ileś tam lat z no opcjami tak. adaptacji wymagałoby jednak pochylenia się trochę nad tą umową i opisania pewnych kwestii szczegółowo. Tam za bardzo tego nie było, ale przede wszystkim był popełniony kardynalny błąd, bo zostało tam napisane: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. No i okazało się, że pani dostała dotacji, w związku z czym umowę wypowiedziała, a właścicielka powiedziała: proszę pani, ale no przykro mi, to jest nieskuteczne, pani płaci. No ona przyszła do mnie w nadziei, że ja jej powiem, że jest inaczej. No ja niestety potwierdziłem stanowisko tej właścicielki. Faktycznie tak jest. No i ale to ci wpadnę w zdanie, bo dokładnie ta sama sytuacja dotyczyła wielu osób, którzy wynajmowali lokale na takie placówki, na przykład bankowe, tak? Gdzie wiadomo, że one, wiele banków redukuje te placówki, to w ogóle one będą zmierzały do redukcji, a też sytuacja była taka, że banki w ogóle wymagały od tych ludzi, że mają być umowy 10-letnie, bez możliwości wypowiedzenia, żeby tam im wręcz ten właściciel nie mógł ich wypowiedzieć, i ci ludzie się po prostu ugotowali w tych umowach. No tu akurat była sytuacja tego typu, że to najemca był ugotowany, dlatego że z punktu widzenia wynajmującego jest super. Niezależnie od tego, czy pani tam coś robi, czy nie robi, to i tak płaci. No bo to jest no, to kolejna tak. rzecz, warto o tym tak. powiedzieć. Najem jest obligacyjny, prawda? Ma charakter obligacyjny, a nie rzeczowy. Co to oznacza? Umowa wiąże strony, czy prawa i obowiązki z niej wynikające działają od momentu jej podpisania, od momentu jej zawarcia, a nie od momentu wydania lokalu. No czyli mogło dokładnie się okazać tak, że pani nie dostała dotacji, nie zrobiła remontu, nie zaczęła działalności, ale czynsz musi i tak płacić. No i pani się mnie rozpłakała, tak. siedząc ze mną przy stole. No mówi, co ja mam teraz zrobić? Mówi, dla mnie to oznacza po prostu kilkaset tysięcy złotych, które ja muszę wydać. No w błoto tak naprawdę. No, zwłaszcza no, jeżeli ma działalność jednoosobową gospodarczą, no, dokładnie. Bo jeżeli miałaby spółkę, to miałaby trochę więcej trochę możliwości. No i co w związku z tym należy zrobić? Otóż jeżeli mamy zawartą umowę na czas oznaczony, i chcielibyśmy mieć możliwość z niej wyjścia wcześniejszego, to musimy sobie określić przypadki, w których będziemy mogli to zrobić. I takimi przypadkami na przykład są właśnie typu, nie wiem, jak mi tam spadną obroty o jakiś tam wskaźnik czy procent, jak się rynek załamie, jeżeli stracę pracę w przypadku lokali mieszkalnych, prawda? I jeżeli w przypadku studentów bardzo ważna kwestia, która w tej chwili jest no nieustannie, nazwijmy to, na topie, czyli studenci, którzy mimo tego, że jest pandemia, no wynajęli lokale, czy też przedłużyli umowę najmu, licząc na to, że jednak szybko wrócą na nie studia, będzie. Tak? No bo jak słyszeliśmy latem, prawda, wygraliśmy z wirusem, on już jest w no odwrocie tak. i jest święty spokój. No więc ludzie poprzedłużali albo pozawierali nowe umowy, pozawierali, bo nawet trafiały do mnie przypadki, kiedy ludzie we wrześniu zawierali nowe umowy. No tak, i ci studenci często też mieli pracę przecież w restauracjach, tak. bo to popularne jest, większość kelnerów to są studenci właśnie i gdzie oni mają teraz pracować. Tak, i teraz się nagle okazuje, że szkoła, studia są online, no więc im te mieszkania są tak naprawdę do niczego niepotrzebne, bo oni wracają sobie do domów rodzinnych i stamtąd siedzą i się uczą, więc nie ma sensu ponoszenia tych wydatków. No i co teraz w takiej sytuacji, jak wyjść z takiej umowy? No właśnie. Jeżeli w takiej umowie znalazłoby się postanowienie typu: w przypadku gdy również w semestrze tam zimowym czy letnim studia będą prowadzone w trybie online,
student będzie miał prawo podjąć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, to mamy sytuację prostą i jasną. A tu ci wejdę w zdanie właśnie jeszcze o te przypadki, bo niektórzy tam piszą w umowach, jak będzie jakaś siła wyższa, no to, ale nie określając, tylko tak ogólnie, siła wyższa, to coś tam może ulec zmianie, rozwiązaniu czy innych rzeczy. Ale są też tacy, na przykład Amerykanie, to tym siłę wyższą to opisują wszystko, że to będzie pomór, to będzie wiatr, trzęsienie ziemi. Ja nawet się spytałem kiedyś Amerykanów, z którymi zawierałem umowę, czy oni widzieli trzęsienie ziemi w Polsce, a oni powiedzieli jeszcze nie, ale nie może się zdarzyć, tak? No, kto to wie? Tak, tak, tak. Ja kiedyś miałem okazję współpracować z amerykańską spółką. Mieliśmy do czynienia z najmem wprawdzie komercyjnym powierzchni biurowych, ale tam faktycznie te umowy były bardzo szczegółowe. Łącznie z tym, że do umów było cała masa załączników. Tak, i tam 120 stron. Tam było wszystko wymienione, słuchaj, nawet wszystkie te, wiesz, tabliczki, znaczki typu gaśnica, wyjście ewakuacyjne, to wszystko było tam po prostu poopisywane. Co, gdzie, jak znaczy, kto co ma, kiedy, w jakiej sytuacji i tak dalej. Także tak potwierdzam, tak faktycznie jest. Z siłą wyższą, no to jest tak, że siła wyższa w naszym przepisach prawa nie jest zdefiniowana. Ustawa, kodeks cywilny nic nie mówi na temat tego, czym jest siła wyższa. System prawa oczywiście odwołuje się do siły wyższej, ona jest znana jako taka, natomiast nie ma definicji legalnej siły wyższej. Jeżeli zatem chcielibyśmy się odwoływać do siły wyższej, jeżeli chcielibyśmy przyjąć ją jako podstawę wypowiedzenia, to należałoby zdefiniować, czym ta siła wyższa ma być. No tak, bo ci Amerykanie definiowali nawet, już pomijam te trzęsienie ziemi, ale strajki, wojny, no takie rzeczy, które nam... Kto myślał o pandemii na przykład? Takie rzeczy się robi. No i widzisz, i teraz pojawia się kolejny problem, no bo trafiła do mnie taka umowa najmu właśnie zawierana przez studenta, która była podpisana bodajże we wrześniu. I okazało się, że zajęcia jednak nie będą stacjonarnie, tylko online, i oni próbują się z tego jakoś tam wymiksować. Szukają możliwości wyjścia. No tylko, wiesz, zawierasz umowę we wrześniu. We wrześniu mamy cały czas stan epidemii. Wirus szaleje po świecie w mniejszym czy większym natężeniu, ale jest. No i wiesz, jak teraz, skoro podpisujesz umowę w stanie epidemii, czyli w tym, co na wiosnę traktowaliśmy jako stan uzasadniający siłę wyższą, to w jaki sposób chcesz teraz uzasadnić, że skoro świadomie wszedłeś w stosunek najmu w trakcie trwania tej siły wyższej, to ta siła wyższa stanowi okoliczność, która uzasadnia jego rozwiązanie. No jest to jest powód, żeby pójść do sądu pewnie i się tam spierać, bo no, z niewiadomym skutkiem i za 2 lata wynik albo możesz, trzy. Możesz na tle tak zwanej klauzuli rebus sic stantibus, no ale znowu rebus sic stantibus mówi o tym, że jeżeli zachodzą jakieś okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć. Jeżeli sytuacja jest tego typu, że strony w dacie zawierania umowy nie mogły jej przewidzieć, a strony zawierały umowę w trakcie trwania epidemii. Więc tutaj no tak. Rebus sic stantibus może nam nie chwycić. I gdybyśmy mieli spiąć to wszystko klamrą, umowa zawarta na czas oznaczony, niezależnie od tego, czy ma to być najem lokalu komercyjnego czy mieszkalnego, z pewnym zaznaczeniem, że po stronie najemcy musi zawierać przypadki, w których możemy wypowiedzieć umowę. I te przypadki dobrze byłoby, żeby były możliwie jak najbardziej skonkretyzowane. Jest dyskusja dosyć szeroka i toczona na przestrzeni lat, czy można napisać o tak zwanej ważnej przyczynie, czyli że najemca będzie mógł wypowiedzieć umowę w sytuacji, kiedy dojdzie do ważnej przyczyny, zajdzie ważna przyczyna. Na ten temat dużo się pisało, dużo się dyskutowało, było poglądy na tym, że nie, później były poglądy na tym, że jednak tak. No gdzieś tam się przebija taki trend, powiedzmy orzeczniczy, z którego wynika, że faktycznie można tak napisać umowę. Tylko od razu stawiamy sobie spór, czym jest ta okoliczność, ta ważna przyczyna. Dla kogo ona jest ważna? Czy ona jest ważna dla wynajmującego? Czy jest ważna dla najemcy? Dlatego ja bym w tym kierunku nie szedł. Ja bym starał się precyzować. Jeżeli wynajmujemy mieszkania, jeżeli wynajmujemy biura, no to jesteśmy w stanie przewidzieć pewne przypadki, które mogą się wydarzyć. Oczywiście, no COVID-u, jeżeli ktoś zawierał umowę 10 lat temu, no nikt nie przewidział. No bo to jest sytuacja, która się pojawiła dosyć nagle. No i też nie należy pisać teraz w wypadku COVID, tylko w wypadku zarazy, jak już się nauczyliśmy. Zarazy, bo dokładnie. Teraz no bo... wszyscy będą pisali o zarazie, to jest, zakładam, tak. Że to... Wiesz, napiszesz COVID, a się okaże, że to jest inny wirus. Ktoś dokładnie. Się powie, no, ale my się umawialiśmy na COVID. Na wypadek COVID, nie? A nie czegoś tak. innego. Także oczywiście tak nie należy pisać. Natomiast no, pewien katalog możemy sobie przewidzieć. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie w innym mieście dlatego, że jedziemy tam do pracy,
No to w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie przewidzieć, że jeśli stracimy tą pracę z takich czy innych powodów, no to mieszkanie stanie nam się zbędne. Chcielibyśmy mieć możliwość wyjścia. Jeżeli student idzie na studia i się okaże, że po pierwszym semestrze wyleci ze studiów, no to To po co też. ma tam mieszkać drugi semestr, prawda? Kolejne pół roku. Więc warto takie rzeczy sobie przewidzieć. No wtedy się Umowa uczy zawarta. ekonomii. Wtedy się Tak uczy jest. ekonomii. Dokładnie. Umowa zawarta na czas oznaczony musi zawierać przypadki, w których będziemy mogli ją wypowiedzieć. Przypadek i termin, te dwa elementy. Bo inaczej jesteśmy nią związani po jesteśmy grup, nią albo jest związani. dobra, może być też dobra wola strony, że ktoś Oczywiście. też ugoda i rozwiąże umowę, ale różnie z tym bywa i ze zrozumieniem, z tym jak najemca jest rozumiany przez wynajmującego lub odwrotnie. Jeszcze mam takie pytanie do tych wypowiedzeń, bo ja widziałem takie zapisy, na przykład ktoś jakiś lokal wynajmował, czy też plac w ogóle dzierżawił, na przykład pod komis samochodowy, no dowolna działalność, tak? To już bardziej o dzierżawie byśmy mówili, ale był zapis taki, że na przykład w tym lokalu wynajmujący zobowiązuje się, że on w tym lokalu ani on, ani nie może otworzyć takiej samej działalności jak ta firma przez jakiś tam okres, ani też nie może wynająć na taką samą działalność. Czy spotykałeś się z takimi zapisami? Tak. Co o nich sądzisz w ogóle? Tak, to są tak zwane klauzule non-compete. To się zdarza bardzo często w sytuacji, kiedy wynajmujesz lokal. A jeżeli interesuje Cię rynek nieruchomości, no to po prostu subskrybuj nasz kanał, pisz do nas, o czym chcesz wiedzieć. Zapraszam. I zapraszam na część drugą oczywiście. Tak, to są tak zwane klauzule non-compete. To się zdarza bardzo często w sytuacji, kiedy wynajmujesz lokal komercyjny na sklep. Sieci handlowe mają bardzo często tego typu zapisy, czyli jeżeli wynajmiesz sobie lokal na sklep dla jakiejś tam sieci handlowej, jakiegoś sklepu, to będziesz mieć prawdopodobnie, czy oni będą żądali takiego zapisu w umowie, że jeżeli masz jakieś inne nieruchomości, to nie będziesz mógł ich wynajmować na sklep, który jest w tej samej branży. Na przykład wynajmujesz sobie sklep spożywczy dla jakiejś, lokal na sklep spożywczy dla jakiejś sieci i oni będą domagali się, że jeżeli ty masz jakieś inne nieruchomości, a w tym samym mieście, to w promieniu 1 kilometra od tego sklepu swoich nieruchomości nie będziesz wynajmować na inne cele. Tak? Chodzi o to po prostu, żeby nie tworzyć wewnętrznej konkurencji, albo żeby nie było tak, że ty masz, wiesz, budynek cały. No W tak, tym ale ja budynku. to pytałem się nie o w czasie najmu, tylko wiesz, chodziło o taki stosunek, jak gdyby już po najmie, tak? A, Czyli okej. zawarliśmy umowę najmu, ona albo uległa już, wiesz, skończyła się, albo została wypowiedziana, wszystko jedno, i był taki warunek, że słuchaj, ty wynajmujący, tylko nie możesz tego wynająć na to samego, bo ludzie się bronili, na przykład o co chodziło. Ludzie się bronili przed tym, żeby nie była taka sytuacja, że oni wynajmują jakiś lokal, rozkręcą biznes w danej branży, prawda, a potem właściciel przychodzi i mówi, panie, out, i on sam ten biznes ja otwiera, już rozreklamowany. No to taka, taki był powód takich zapisów. Z tymi zapisami dotyczącymi tego zakazu konkurencji już po trwaniu stosunku najmu, to trzeba bardzo ostrożnie, znaczy nie tylko w najmie, ale w każdym innym no układzie, bo wiesz, w pośrednictwie znajdujemy też takie zapisy, gdzie zatrudniasz agenta. Ja widziałem takie umowy, w których się mówi o tym, że ten agent przez następne, nie wiem, 2 czy 3 nie może pracować w ogóle w pośrednictwie, w sensie ani prowadzić własnej działalności, ani prowadzić wiesz, działalności dla kogoś innego, czyli pracować w innym biurze. I wszystko byłoby ok, gdyby była tam ekwiwalentność. To znaczy, że ja ci zabraniam, ale z drugiej strony coś dam od siebie, tak? W stosunku pracy. Nie pracujesz dla konkurencji, ok, ale ja ci no płacę tak. z tego tu wynagrodzenie. Ale aktorzy tak mają też na przykład umowę, że możesz grać w jakimś jednym serialu, ale nie możesz, ale nie w możesz drugim, w drugim albo w drugim takim samym, tak? Bo tak. chociaż rzadko to jest często wymuszane, bo zapominają zapłacić stawkę wyższą no za właśnie, to no ograniczenie. Właśnie. I teraz jakby ten zakaz konkurencji musi być w jakiś sposób uzasadniony, to jest po pierwsze, a po drugie w jakiś sposób wynagrodzony musiałby być. Właśnie, to jest ważne, prawda? To znaczy, jeżeli chcesz komuś ograniczyć możliwość prowadzenia działalności na swojej nieruchomości, okej, zapłać. Ale zapłać mu za to w taki czy inny sposób, daj mu jakiś benefit, bo na tym polega ekwiwalentność świadczeń.
Jeżeli mówimy o umowie najmu, umowa najmu jest umową wzajemną. To znaczy, że strony mają wobec siebie jakieś wzajemne prawa i obowiązki i te umowy powinny być ekwiwalentne. Ekwiwalentne to znaczy, że mniej więcej ich świadczenia muszą sobie odpowiadać, muszą być równe. No i, teraz, no, i właśnie dlatego ja zadałem to pytanie, bo ja widziałem często, że te umowy były wymuszane. Ty nie możesz nic robić, ale w drugą stronę nie dostawałeś nic, przynajmniej oficjalnie nie dostawałeś nic. I no tak. Ja to pytanie, czy to w ogóle wtedy można podważyć można. Zasadność tego, tak mi się wydaje, że to powinno tak. być zawsze, wyłączność powinna być rekompensowana czymś. Mhm. Dokładnie tak, więc jeżeli mamy tego typu sytuacje, no to one bardzo często są opisane w bardzo ostry sposób, daleko idący, natomiast gdyby to trafiło przed sąd, to po prostu mogłoby polec. No teraz taka właśnie podyskutujmy jeszcze chwilę. To w takim razie umowy na czas oznaczony czy na czas nieoznaczony? Kij ma dwa końce zawsze, tak? No właśnie. W lokalach mieszkalnych, bo tu by trzeba było pewne rzeczy dokończyć o tym, co mówiliśmy wcześniej. Mianowicie, jeżeli wynajmujemy lokal mieszkalny na czas oznaczony i zawieramy zwykłą umowę najmu, to ten sposób wychodzenia z umowy, o której mówiliśmy wcześniej, będzie dotyczył tylko lokatora, tylko najemcy. To znaczy tylko dla najemcy w zwykłej umowie najmu możemy wprowadzić do umowy pewne postanowienia, które będą pozwalały mu zakończyć tę umowę wcześniej. Dlaczego? No dlatego, że mamy sobie artykuł 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, który mówi o tym, że jeżeli mamy odpłatny stosunek najmu, czyli jeżeli tam jest napisane dokładnie, że jeżeli lokator jest upoważniony do odpłatnego używania lokalu, to wynajmujący może wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach wskazanych w ustawie. No i ta ustawa w artykule 11 nam wskazuje te możliwości. I nie możemy się poza ten zakres ruszyć, nie możemy sobie wymyślić niczego nowego. Natomiast gdybyśmy zawarli umowę najmu okazjonalnego albo instytucjonalnego, to tam już tej możliwości, tego granicza nie ma, czyli możemy więcej. Bo tam ustawa o ochronie praw lokatorów z pewnymi wyjątkami nie obowiązuje, nie obowiązuje nas artykuł 11 ustęp 1, czyli to ograniczenie znika. Czyli w zwykłej umowie najmu możemy zastrzec możliwość wcześniejszego wyjścia z umowy zawartej na czas oznaczony tylko dla najemcy, lokatora, natomiast w najmie okazjonalnym i instytucjonalnym dla obu ze stron. I o tym trzeba też pamiętać, bo to jest też dosyć fundamentalna kwestia, na jaki typ umowy się decydujemy. Często pada pytanie, no to jak? Zwykły najem, okazjonalny, instytucjonalny, każdy ma swoje wady. To nie jest wcale tak, że najem okazjonalny czy instytucjonalny to jest panaceum na wszystkie bolączki. Tym bardziej, że egzekucja prawa do wyrzucenia lokatora nie jest tak łatwa w wreszcie. Dokładnie, a tym bardziej teraz w zarazie, w epidemii, kiedy eksmisje są w ogóle wstrzymane. Więc niezależnie od tego, jaki typ umowy najmu mamy, po prostu eksmisji nie ma. Oczywiście tam z wyjątkami dotyczącymi przemocy i tym podobnych rzeczy. Natomiast pamiętajmy o tym. Umowa na czas oznaczony w najmie zwykłym tylko najemcy możemy dać możliwość wcześniejszego zakończenia stosunku najmu, tylko tam możemy umownie dodać sobie jakichś przypadków, w najmie okazjonalnym i instytucjonalnym dla obu stron. No i teraz, która umowa lepsza? Jeżeli mówimy o najmie lokali mieszkalnych, to dla wynajmującego zdecydowanie umowa zawarta na czas oznaczony. Dlatego, że te przypadki, w których może on wypowiadać umowę, są no, mocno ograniczone. Oczywiście nie mówimy o tych sytuacjach, kiedy ktoś nie płaci czynszu, kiedy ktoś tam dewastuje i tak dalej, bo tutaj będziemy mieli zawsze te możliwości. W artykuł 11 ustęp 2 punkt 1 do 3 zawsze nam te możliwości daje, przy czym w przypadku zaległości czynszowych ta procedura też jest dosyć skomplikowana i długa, no bo najpierw musi mieć trzy pełne okresy płatności zaległe, następnie musimy wyznaczyć dodatkowy miesiąc, pouczyć, że zamierzamy wypowiedzieć umowę, jeśli po miesiącu nie wpłynie kasa, to dopiero wypowiadamy. W praktyce ten czas nam się wydłuży do 5-6 miesięcy, bo ta procedura tyle będzie trwała. Natomiast mając umowę na czas oznaczony, mamy przynajmniej ten komfort, czy mamy przynajmniej tę zaletę, że ona się po tym roku kończy i nie musimy już jej wypowiadać. Co najwyżej mamy problem tego typu, że nasz lokator nie chce się dalej wyprowadzić, ale przynajmniej mieszka już bezumownie. Bo jeżeli mamy zwykły najem i nagle wpadamy na pomysł, ok, chciałbym z tego lokalu korzystać, chciałbym samodzielnie w nim zamieszkać, no to albo szukamy nowego lokalu i wskazujemy mu lokal zastępczy, a przecież ludzie w większości nie mają iluś tam lokali, prawda? Albo wypowiadamy umowę bez wskazywania tego lokalu zastępczego, zamiennego, a wtedy wypowiedzenie wynosi 3 lata, więc to trwa. No właśnie i to wskazuje na to, że jednak ten wynajmujący wcale nie jest taki mocny
taką mocną stroną, to jest, ma wiele problemów jest po stronie wynajmującego, zwłaszcza jeżeli trafi na złego najemcę, bo to nie każdy najem jest zły, nie każdy najemca jest zły, ale to też sugeruje, że w takim razie nie warto, na przykład nie wiemy, co będzie w ciągu 5 lat, czyli lepiej jest zawierać umowy i je przedłużać na przykład co roku, niż zawierać na bardzo długie okresy, tak? Dokładnie tak. Z punktu widzenia wynajmującego jest to zdecydowanie bezpieczniejsze. Z punktu widzenia najemcy oczywiście najkorzystniejszą umową byłaby ta, która jest zawarta na czas nieoznaczony, bo wtedy ma prostą regułę, wypowiada z zachowaniem 3-miesięcznego okresu powiedzenia i się wyprowadza. A dlaczego ona powiedziałaś, że dla wynajmującego nie jest dobra ta na czas nieoznaczony? No dlatego, że jeżeli będzie chciał wypowiedzieć tą umowę, to może zrobić to tylko i wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Mówimy o lokalach mieszkaniowych, lokalach mieszkalnych. No to czyli jeżeli nie płaci, jeżeli dewastuje i tak dalej. No. To dotyczy akurat zarówno sytuacji, kiedy mamy umowę zawartą na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Natomiast w przypadku, kiedy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, no to jeżeli ja będę chciał wypowiedzieć umowę z innych przyczyn niż te, nazwijmy to, naganne zachowania najemcy, czyli dewastacja, czyli używanie niezgodnie lokalu z umową, czyli niepłacenie albo podnajmowanie komuś innemu, to ja mam tak naprawdę tylko kilka enumeratywnie wymienionych przyczyn, z których mogę skorzystać. W umowie najmu lokalu mieszkalnego zawarty na czas nieoznaczony, wynajmująca jest ograniczony wypowiadaniem tych umów do przypadków wskazanych w ustawie. Nie możemy sobie napisać w umowie nic więcej. Nie możemy dać wynajmującemu więcej możliwości i więcej praw wypowiedzenia umowy. Dotyczy to lokalu mieszkalnego. Jeżeli mamy do czynienia z lokalem użytkowym, to tam oczywiście możemy sobie różne rzeczy kombinować, z tym zastrzeżeniem, że mamy artykuł 688 KC, który mówi, że jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a czas trwania umowy, a czynsz płatny jest miesięcznie, to ona wypowiadana jest z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. Możemy ten okres wydłużyć, ale nie możemy go skrócić. Czyli umowa zawierana na czas nieoznaczony, jeżeli dotyczy najmu lokalu użytkowego, wypowiadana jest z zachowaniem co najmniej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. I teraz ważne jest dla tych lokali użytkowych jeszcze, bo mówiliśmy o tych umowach znowu, że jeżeli jest lokal użytkowy i umowa na czas oznaczony, to warto jest zamieścić jakąś listę powodów, z których możemy tę umowę rozwiązać czy wypowiedzieć i też ta lista powinna być taka w miarę dokładna, wniosek jest, czyli wypisać wszystkie zarazy, wojny, trzęsienia ziemi i tak dalej, prawda? Tak jest. Ale też, tak jak powiedziałem, znowu nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć wszystkiego. Na 10 lat przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne i można wejść w taki stosunek najmu, zwłaszcza jak ten przykład podawałeś działalności jednoosobowej pani, która prowadziła przedszkole i która wpadła w tarapaty z tytułu umowy, bo wynajmujący nie chciał się zgodzić na rozwiązanie tej umowy po prostu wcześniejsze. I teraz jest taka sytuacja, ale też najemca chciałby się bronić znowu, żeby wynajmujący lokal użytkowy nie mógł mu wypowiedzieć tej umowy łatwo. To przecież w umowie na czas nieoznaczony też można wpisać jakieś warunki. Na przykład był lokal pusty, a ja urządziłem restaurację, zainwestowałem potężne pieniądze w urządzenia kuchni i tak dalej. No to można się umówić, dobrze, możesz mi to wypowiedzieć w ciągu 3 miesięcy, ale zapłać mi za moje nakłady na przykład. Oczywiście, tak jest. Możemy tak zrobić naturalnie. To jest znowu kolejna bardzo ważna kwestia, która jest często pomijana, mianowicie precyzyjna umowa dotycząca rozliczenia nakładów. Bo jeśli tego nie ma, no to reguła jest prosta. Wynajmujący decyduje zatrzymać i zapłacić, albo weź sobie to zabierz, a wręcz przywróć do stanu pierwotnego. Bo niektórzy myślą, dobra, wyjdę z lokalu, zostawię to, a niech ma, trudno. Ale właśnie się chciałem spytać, słuchaj, o ten przywróć do stanu pierwotnego. Tak. I to jest tak, tylko że ten stan pierwotny, czasami to była po prostu ruina, jakieś gruzowisko i nam się wydaje, że zostawiamy tą kuchnię, a tam on chce, żebyśmy skuli wszystko, łącznie z kafelkami na przykład. Tak jest, zgadza się? Tak jest. Albo wynająłeś sobie dużą powierzchnię, za zgodą wynajmującego podzieliłeś sobie ją ściankami, wiesz, na mniejsze pomieszczenia, porobiłeś tam jakieś instalacje, łazienki i teraz wychodzisz, mówisz, no dobra, trudno, zostawiam to, będziesz sobie, mój drogi wynajmujący, miał i tyle, a wynajmujący mówi, nie. Nie, ja chcę mieć open space. Ja chcę mieć duży open space, proszę mi to wszystko usunąć, czyli robisz remont 2 razy. To jest niezwykle istotne i w przypadku umów nie tylko najmu lokalu użytkowego, ale również i komercyjnego, mieszkalnego,
takie rzeczy trzeba koniecznie uregulować. No, w zeszłym tygodniu trafiła do mnie taka sytuacja, kiedy pani wynajęła sobie 5 lat temu mieszkanie, które było ruiną. W porozumieniu z wynajmującą to mieszkanie wyremontowała, wymieniła okna, porobiła wszystkie instalacje. Pani obiecywała jej, że ta umowa po 5 latach zostanie przedłużona, a była na bardzo dobrych warunkach, bo mieszkanie, wiesz, 60 kilka metrów za 600 zł w O, no to centrum faktycznie, planie, tak, no. w kamienicy, więc świetne warunki. No ale pani zmarła, pojawili się spadkobiercy i spadkobiercy powiedzieli, że nie, że oni tego nie przedłużą, prawda? Ja pytam, czy było jakieś porozumienie dotyczące rozliczenia tych nakładów? No nie, było, no na gębę było. A No ustawa tak, o ochronie ale prolokatorów mówi wprost, na piśmie. powiedziałeś też bardzo ważną rzecz. Ta pani miała niski czynsz i przecież często się zdarza faktycznie, że ci najemcy remontują i to w sposób istotny, to nie tylko, że tam pomalują, ale zrobią na pewno wymiana okien już chociażby, tak, wprowadzą glazury. To po pierwsze, w lokalach użytkowych to samo, to dwie uwagi. Po pierwsze, to powinno być uzgodnione tak jest z właścicielem lokalu, czy z wynajmującym precyzyjniej. Koniecznie. Drugie, to warto jest znaleźć sposób rozliczenia tych takich ponadnormatywnych nakładów, bo tak naprawdę ta wymiana okien to należy do wynajmującego, a nie do najemcy. Wobec tego, jeżeli to zrobiłeś, to ustal, że albo na przykład masz niższy czynsz, czy w ogóle przez jakiś czas nie płacisz czynszu, dlatego że rozliczasz te nakłady i w jakiej kwocie, w jakich tych. To ta precyzja powinna być, a nie takie polskie jakoś to będzie i dogadamy się. No, ta precyzja, wiesz, musi być czasami bardzo daleko posunięta. Ja kiedyś miałem taki temat dotyczący właśnie lokalu komercyjnego, kiedy zadał mi pytanie wynajmujący, czy on może narzucić najemcy wykonawcę remontu nakładów. Umówili się w ten sposób, że wynajmujący oddawał lokal do adaptacji. No i teraz najemca umówił się z nim, że wynajmujący będzie partycypować do kwoty 20 tysięcy złotych, jeśli chodzi, czyli te 20 tysięcy będzie rozliczone jakoś tam w czynszu. No tak się tak. umówili, no i przychodzi najemca, przedstawia plan tego remontu, to trzeba zrobić i kosztorys na 20 tysięcy złotych. Wynajmujący pokazał to swojemu wykonawcy, jakiemuś znajomu, a ten się śmieje i mówi, ale ktoś ci chce porobić. Mówi, wartość tych prac, które tutaj są wymienione, to gdybym ja miał to robić, mówi, to jest góra 5 tysięcy. Mówi, cała reszta to po prostu ktoś sobie sztucznie pozawyżał, podopisywał. Tylko po to, żeby to później rozliczyć w czynszu, żeby mieć taniej. No tak, jasne. No i on wtedy mówi, proszę pana, ja rozmawiałem z moim wykonawcą i mój wykonawca mówi, że to jest 5 tysięcy złotych. A tamten mówi, proszę pana, to są jakieś głupoty, bo ja mam swojego zaufanego człowieka i on mówi, że 20. No i teraz ten wykonawca mi się, ten wynajmujący mi się pyta, czy ja mogę w takiej sytuacji powiedzieć, to dobrze, zrobi to mój, a nie twój. No a jak się umówiliście, kto ponosi nakłady? Najemca. No to skoro najemca ponosi nakłady, to on decyduje, w jakiej technologii, prawda, i kto no będzie tak mu je robić. Więc ta szczegółowość w rozliczaniu nakładów, ustalaniu tego, w jaki sposób będą czynione nakłady, musi być bardzo daleko posunięta, no bo skoro te nakłady mają ci zostać w mieszkaniu, no to nie jest dla ciebie, czy wiesz, w biurze, to nie jest dla ciebie obojętne, czy to będą okna lepsze, czy gorsze. Żeby nie było tak, że wiesz, skończy się najem, po 5 latach będziesz okna musiał robić wypadną remont na nowo, prawda? No tak. Nie jest dla ciebie obojętne, z jakich materiałów to będzie wykonane i nie jest obojętne, kto to będzie robić. Więc takie rzeczy robimy w ten sposób, że wiesz, spisujemy to bardzo szczegółowo, robimy tak naprawdę taki protokół, wiesz, wydania lokalu surowego, robimy sobie pewien koncept zagospodarowania, który wynajmujący akceptuje, następnie wykonujemy remont wedle ustalonych technologii, kosztorysów i przez zaakceptowanych wykonawców i na końcu robimy sobie, na końcu, czyli po wykonaniu remontu, a przed rozpoczęciem najmu, robimy sobie jeszcze jeden protokół, który porównujemy z tym pierwszym, czy aby na pewno wszystko jest OK. I dopiero no wtedy zaczynamy najem. Możemy też ustalić w ogóle ceny, że ten wynajmujący będzie w jakiś sposób akceptował kosztorys i tak jest. Jeżeli ktoś chce sobie wsadzić złote klamki, to jest jego sprawa, tak? To po prostu przepłaca. A tak, wynajmujący powie, dobrze, ale ja akceptuję do ceny klamki aluminiowej. No to taki już tak dość, czy tam glazurę do jakiejś ceny, a jak pan akurat droższa się panu podoba, no to niech pan płaci za tą różnicę. I to faktycznie trzeba bardzo precyzyjnie zrobić. I jeszcze jedna rzecz taka, bo przejdziemy płynnie do tematu kaucji, ale też do tematu takiego i takich poglądów, że wszyscy mówią, ale przecież najemca ma odmalować mieszkanie po najmie, w ogóle ma je wyremontować. Czy to jest prawda? Raczej niekoniecznie. To zależy, o jakim lokalu mówimy. Jeżeli mówimy o lokalu użytkowym, to nie ma takiego obowiązku, chyba że przewidzimy go w umowie, dlatego że kodeks cywilny posługuje się tym pojęciem, które też często funkcjonuje na rynku najmu mieszkaniowego błędnie akurat, mianowicie
Wynajmujący ma otrzymać lokal z powrotem w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. I to jest pojęcie, które funkcjonuje w najmie komercyjnym, w najmie lokali użytkowym. Tak mówi kodeks. Używasz lokalu i masz go oddać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Czyli takie, które wynika z normalnej eksploatacji. Chodzisz, no, pobrudziły to się, trochę brudno, wykładziny, jest prawda? Brudne Będą trochę koło brudne kontaktów ściany. na przykład, tak? Tak, to jest normalne zużycie tak zwane. Natomiast w najmie lokalu mieszkalnego, tam gdzie reguluje te kwestie ustawa o ochronie prolokatorów, jest już zupełnie inaczej. Bo tam ustawa mówi, że najemca, lokator ma obowiązek lokal odnowić. A odnowić, czyli dostać nowy, w sensie taki, jaki otrzymał. I tutaj założenie ustawy jest takie, że lokator wprowadza się do lokalu nowego, czyli czystego, odmalowanego, pachnącego, w którym wszystko działa i następnie jak się wyprowadza, to zdaje go w takim samym stanie. No ale czyli trudno nie sobie ma... wyobrazić, że będziesz miał po 10 latach wannę w takim samym stanie. Okej, ale to ustawa też o tym mówi. To ustawa też o tym mówi, bo no ona właśnie. Bardzo precyzyjnie i szczegółowo rozpisuje się na temat tego, kto odpowiada za wymiany, a kto odpowiada za naprawy czego. No i tam są też takie mechanizmy zwrotu równowartości zużytego wyposażenia technicznego. To też ustawa o tym mówi i takie kwestie precyzuje. Także w przypadku lokalu użytkowego mamy tak zwane normalne zużycie, czyli to, które jest efektem zwykłego używania lokalu, tak jak mówiliśmy wcześniej, przybrudzone ściany w okolicy kontaktów, wydeptane wykładzina i tak dalej. Natomiast w przypadku lokalu mieszkalnego mamy obowiązek odnowienia. Czyli odmalowania, czyli wymiany tapet, zaszpachlowania dziur w ścianach, czyli wymiany paneli, jeżeli są wytarte i tak dalej, i tak dalej. Ustawa o tym akurat nic nie mówi. Jest hasło odnowić lokal. Należałoby w takiej sytuacji w umowie to doprecyzować, doszczegółować. Bo teraz jeżeli napiszemy sobie masz odmalować lokal, no to najemca ci weźmie, kupi najtańszą farbę, ochlapie na byle jaki kolor, pewnie biały, bo będzie najtaniej i tyle. No więc trzeba by było pomyśleć o tym, żeby w umowie napisać na jaki kolor, jaką farbą. Jeżeli ma wymienić panele, to o jakiej klasy ścieralności, prawda? I moglibyśmy sobie to dalej drążyć. Ja w ogóle jestem zwolennikiem pisania umów najmu obszernych, szerokich, szczegółowych, dlatego że wtedy nie mamy wątpliwości, na co myśmy się umówili. No ale najemca też nie chce odpowiadać za zużyte, wiesz, rzeczy, bo no skąd on wie, jakie są te panele, które ma położone na podłodze i one się może po prostu zetrą, bo były tak słabe. No może tak być, ale właśnie po to jest szczegółowa umowa najmu, żeby najemca od samego początku o tym wiedział, że takie obowiązki będzie miał i skoro o tym wie, to wtedy będzie mógł na etapie zawierania umowy najmu zareagować i powiedzieć, proszę pani, no na oko te panele wyglądają kiepsko, bo nie wiem, mam szwagra, co takie panele kładzie i się trochę znam i nie chciałbym teraz odpowiadać za to, że ja je zużyję. A wynajmujący no tak. Powie, no ale proszę pana, pan mieszka, pan używa, to kto mi później za to zapłaci, prawda? W jaki sposób ktoś mi zrekompensuje? Bo pamiętajmy, że czynsz najmu to nie jest opłata za zużycie lokalu. Czynsz najmu to jest opłata dla wynajmującego za korzystanie z lokalu. A ustawa o ochronie prolokatorów mówi, że oprócz tego, że ty korzystasz z tego lokalu, to masz jeszcze później zwrócić wynajmującemu koszty zużycia, czyli to, co tam uległo jakiemuś tam zniszczeniu czy zużyciu w trakcie trwania umowy najmu. To jest coś, o czym prawie nikt w ogóle nie wie, nie zdaje sobie sprawy. Jak do mnie trafia, słuchaj, w ciągu tygodnia kilka umów najmu do sprawdzenia, tak w prawie każdej jest napisane, że odda lokal niepogorszony ponad normalne zużycie. To jest jeden z podstawowych błędów popełnianych w umowach najmu. Tak robić nie nada. Znaczy, tak można robić, tylko jeśli chcesz tak robić, to pogarszasz swoją sytuację jako wynajmujący. Ale też pewnie wielu najemców nie będzie chciało rezygnować z takiego zapisu, no bo oni rozumieją, dobrze, coś mam, używam, trochę się pobrudzi, no to trudno, to sprawa wynajmującego i co wtedy? No to wtedy strony muszą dojść do jakiegoś rozsądnego konsensusu, no bo na tym polega zawieranie umów przecież. Muszą strony osiągnąć konsensus. Ale mogą go osiągnąć i tutaj mogą się ustalić to normalne zużycie między sobą, mogą, nie muszą, ale mogą, prawda? Mogą oczywiście, że tak, przy czym w takiej sytuacji wynajmujący rezygnuje z pewnych uprawnień, które wynikają dla niego z ustawy o ochronie prolokatorów. No ale tak, najbardziej. Na rynku najmu, wiesz, lokali, tam gdzie jest rynek najemcy, to raczej, tak szczerze mówiąc, wynajmujący nie ma wielkiego wyboru. Tak jest, a z kolei na rynku takim, wiesz, w mniejszych miastach raczej najemca będzie brał, co mu dają, bo po prostu lokali nie ma, więc to inaczej wygląda. Wracając jeszcze do tego tematu odnawiania lokalu,
No, mieliśmy taką sytuację bodajże 2 albo 3 tygodnie temu, kiedy pojechałem z klientem na może nie odbiór, tylko do lokalu, żeby ustalić zakres prac, który ma wykonać najemca. Bo on tam wcześniej wszedł i powiedział, że lokal jest w tragicznym stanie. Tam mieszkały dwie jakieś młode dziewczyny, dwie siostry z trójką dzieci. Małych, 2, 4 i 6 lat chyba. Słuchaj, no mieszkanie było w jakimś dramatycznym stanie. Nie wiem, co tam się działo po prostu, ale ściany... Dzieci, dzieci. Ale dzieci, słuchaj, no dzieci w takim wieku po prostu, żeby zrobiły taką demolkę. Ściany po prostu koszmarnie tłuste. Dzieci bardziej brudzą niż psy, od razu ci powiem. To jest coś pewne. Strasznego. Malują kredkami po ścianach, łapkami dotykają ścian, tak, chodzą, podpierają się, tak, to będzie te tak Te ściany brudne. Były swoje pomalowane do takiej wysokości, gdzie dziecko w tym wieku w mojej ocenie nie jest w stanie tam sięgnąć. Tam w ogóle było brudno, wiesz, tam było koszmarnie brudno w tym mieszkaniu. Nam zajęło, słuchaj, spisywanie protokołu i opisywanie wszystkiego szczegółowo, co te dziewczyny mają zrobić przed wyprowadzką, 3 godziny. Jest to bardzo szczegółowo opisane, co mają wykonać. One się oczywiście na to zgodziły, że to zrobią. Podejrzewam, że jak dojdzie do płacenia za to wszystko, to ich może lekko zmrozić, bo tam koszty będą moim zdaniem bardzo duże. Właściciel był, powiedziałbym, bardzo taki spolegliwy w tym sensie, że bym powiedział jasno, ja nie chcę na paniach zarabiać. Mówi, ja nie mam zamiaru naciągać panie na remonty, które ale muszą pani nie, robić. Ale nie chcę tracić też za bardzo. Ale nie chcę też tracić. Mówi, to jest biznes, to jest mieszkanie, które ja wynajmuję. Ja muszę je oddać najemcom w innym stanie. Wiecie panie, w jakim stanie dostałyście mieszkanie. I to mieszkanie musi do tego stanu po prostu wrócić. I nawet były takie sytuacje, gdzie coś tam było zepsute, ale on mówił, dobrze, okej, ale ja pamiętam, że to już od początku dobrze nie funkcjonowało, w związku z czym to biorę na siebie. Albo gdzieś tam dzielił te koszty na połowę. To też jest ważne, żeby ten protokół wejścia spisać porządnie, tak jest, w miarę. On jest bardzo ważny. On jest niezwykle ważny, żeby spisać protokół wejścia, bo później najemca mówi, ale to już takie było. No i dokładnie jest tak. Zmierzamy do tych kaucji i tego rozliczenia. No dobrze. Teraz tak, pokutują mity na rynku. Kaucja nie może służyć na zabezpieczenie czynszu. Tak, też albo nie wiem, skąd się ten mit wziął. Kaucja tak naprawdę powinna być zapłacona przed umową, znaczy tak, czy razem z nią, a nie później już po wejściu kogoś do lokalu. Masz prawo, panie wynajmujący, pani wynajmująca, dostać tą kaucję wcześniej. Jeżeli zgadzasz się na to, że ona była płatna w ratach, jak się niektórzy zgadzają, co ja w ogóle nie wiem, jaki jest sens płacenia kaucji w ratach, to umniejszasz swoje prawo. I ta kaucja ma ograniczoną wysokość jakąś, ale co możesz w tej kaucji rozliczyć, a co nie możesz? To tak, zacznijmy od rozróżnienia kaucji w lokalu użytkowym i kaucji w lokalu mieszkalnym. Otóż kaucja w lokalu mieszkalnym jest regulowana przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i tam mamy pewne zasady, natomiast w lokalach użytkowych nie ma na ten temat nic. W kodeksie cywilnym nie znajdziemy nic na temat kaucji, w związku z tym w umowach najmu użytkowego musimy sobie sami stworzyć tą kaucję. Musimy samodzielnie opisać w umowie, czyli regulujemy tę kwestię zasadą swobody umów. Musimy dopisać to w miarę precyzyjnie. Kaucja w lokalu mieszkalnym jest umową. To jest odrębny stosunek zobowiązaniowy. Wbrew temu, co się uważa, że to jest jeden z punktów umowy najmu, to nie jest element składowy umowy najmu. To jest odrębna umowa, oczywiście akcesoryjna, zawierana wraz z najmem, inkorporowana do tekstu umowy najmu, ale de facto jest to osobne zobowiązanie. I ona polega na tym, że najemca przenosi na wynajmującego określoną kwotę pieniędzy na pewien czas, na czas trwania stosunku najmu, z obowiązkiem zwrotu i rozliczenia później. To jest taka postać trochę depozytu nieprawidłowego, gdybyśmy chcieli to ujmować prawniczo. A jeszcze wejdę ci w zdanie teraz, bo czy kaucja, to że wpłaciłem komuś kaucję, ten ktoś rozlicza moje zaległości z kaucji, a dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych to jakiś związek ma czy nie ma? Nie ma, to znaczy kaucja nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania. Kaucja to jedno, odszkodowanie to drugie. Tu jakby nie ma żadnej korelacji ani wyłączenia. O to mi chodziło, bo niektórzy myślą, że po prostu dobrze, to narozrabiałem, popsułem lokal, niech sobie ten człowiek weźmie kaucję i koniec sprawy, a to wcale tak nie jest, niestety, prawda? Nie, niestety nie jest. No i teraz właśnie, co zabezpiecza kaucja? Kaucja zabezpiecza należności ze stosunku najmu. Tak mówi ustawa, to są szeroko pojęte należności. W związku z czym nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nie ma tutaj ograniczenia, że kaucja zabezpiecza tylko czynsz, albo kaucja zabezpiecza tylko naprawy. Tak jak słusznie zauważyłeś, wiele osób jakieś mity tutaj uprawia, że kaucja zabezpiecza tylko i wyłącznie czynsz najmu, albo kaucja zabezpiecza tylko zniszczenia.
Nie, tak absolutnie nie jest. Szeroko pojęte należności z tytułu stosunku najmu, czyli zarówno czynsz, zarówno opłaty, zarówno zniszczenia, a w przypadku najmu okazjonalnego, instytucjonalnego, jeszcze oprócz tego koszty ewentualnej eksmisji. I teraz mam Miejsce. jeszcze jedno pytanie, bo okej, jest kaucja i ona zabezpiecza wszystko. Czy warto ustalić kolejność jak gdyby zliczania tych pieniędzy z kaucji, czy to w ogóle nie ma sensu? No bo załóżmy, możesz mieć tak, ktoś nie płacił czynszu i jeszcze zniszczył to mieszkanie, to czy warto napisać, dobrze, to kaucja w pierwszej kolejności jest odliczane zaległości czynszowe, a w drugiej kolejności te o naprawy, dokonanie napraw, czy tego nie warto pisać? No bo to też jest pytanie, o co ja potem pozywam do sądu w razie czego tego złego najemcę? Możesz, ale nie musisz. To znaczy, nie ma takiego obowiązku, żebyś takie mechanizmy wprowadzał. Wydaje mi się wręcz, że dla wynajmującego byłoby to szkodliwe, gdybyś napisał co najpierw, a co później, bo to w takiej sytuacji mogłoby nieuczciwego najemcę mobilizować do pewnych, wiesz, kombinowania pewnych działań, prawda? Czyli na zasadzie takiej, że ktoś może sobie bezkarnie niszczyć, bo zniszczenia to będziemy pokrywać dopiero na samym końcu. A najpierw czynsz i tak dalej. Więc myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby to robić. Możesz, jeżeli masz ochotę, ale nie ma takiej potrzeby. Kaucja jest rozliczana po zakończeniu stosunku najmu i potrącasz sobie po kolei wszystkie rzeczy, które tam zostały, które zostały w tym lokalu zrobione, czyli jakieś uszkodzenia, jakieś braki zapłaty, czynszu czy innych opłat. I teraz jeszcze jedno pytanie, bo też się z takim zjawiskiem spotykam, z pojęciem uzupełniania kaucji, czyli na przykład w trakcie najmu, załóżmy, mam kaucję, nie wiem, 3-miesięczny czynsz na przykład, w trakcie najmu ktoś mi nie zapłacił w maju czynszu, to ja mówię, dobrze, to ja panu sobie ten czynsz pobiorę z kaucji, a pan mi potem dopłaci do tej kaucji. Czy to w ogóle tego typu zachowania to mają jakikolwiek sens, czy raczej są ryzykownymi zapisami, a wręcz może bezsensownymi? Znaczy, takie rzeczy możesz robić tylko w najmie instytucjonalnym i dopiero od zeszłego roku, bo dopiero w zeszłym roku pojawiła się nowelizacja ustawy, która pozwoliła takie rzeczy robić. W pozostałych typach najmu, czyli w najmie zwykłym i w najmie okazjonalnym, nie można tego robić. Oczywiście w najmie komercyjnym, jeżeli tak napiszesz w umowie, to oczywiście możesz to zrobić. Natomiast w mieszkaniowym. Ale to sensu większego nie ma raczej chyba, bo No pomijając, że wiesz. mogę, coś można robić, tylko czy to, co robimy, ma sens, to jest już inna sprawa. Pytanie, czy będziesz w stanie to wyegzekwować? Pytanie, czy jeżeli poprosisz najemcę o uzupełnienie kaucji, a on tego nie zrobi, czy w takiej sytuacji będziesz miał jakieś instrumenty, które będą sankcją dla niego? No bo co z No tego, że ty sobie potrącisz, wykorzystasz kaucję, wynajmujący zwróci się do najemcy, mówi: weź mi w takiej sytuacji teraz tą kaucję uzupełnię. Najemca tego nie zrobi. No No tak, jeśli. i na koniec najmu zostanę bez tej kaucji w ręku. To Tak, no. lepiej od razu zbierać punkty i mówisz, słuchaj, nie płacisz czynszu pierwszy, drugi, trzeci miesiąc, to żegnam cię. Chyba że wprowadzimy sobie jakąś dodatkową zasadę wypowiadania umowy. Czyli, że jeśli mi tej kaucji nie uzupełnisz w trakcie, to w takiej sytuacji będę mógł ci wypowiedzieć umowę z jakimś tam okresem wypowiedzenia. Ale to tylko w najmie instytucjonalnym na dzisiaj. To jest oczywiście niezrozumiałe rozróżnienie, czy niezrozumiała faworyzacja jednej z tych form najmu, czyli że najem instytucjonalny jest tak naprawdę lepszy w tym sensie, bo ma dodatkowe instrumenty, a pozostałe te podtypy nie. No ale tak po prostu jest. Czyli uzupełnianie kaucji w trakcie, czyli potrącanie sobie kaucji w trakcie jest dopuszczalne tylko w najmie instytucjonalnym i tylko w jedną stronę, to znaczy, że tylko wynajmujący może. Bo to jest kolejny problem polegający na tym, że najemca mówi: nie zapłacę ci ostatniego czynszu, weź sobie z kaucji. Najemca nie ma prawa tego zrobić, dlatego że żeby po to, to jest postać potrącenia roszczeń. Tak? Potrącenie roszczeń polega na tym, że mamy dwa roszczenia. Najemca jest coś winien wynajmującemu, czyli czynsz najmu, a wynajmujący jest winien najemcy kaucję. I teraz, żeby można było potrącić te roszczenia, to one muszą być wymagalne. No i teraz problem polega na tym, że czynsz jest wymagalny w trakcie trwania umowy najmu, a roszczenie o zwrot kaucji aktualizuje się 30 dni po opróżnieniu lokalu. I tu jest znowu kolejny błąd, Do który jest 30 popełniany. 30 dni, do 30. 30 dni po opróżnieniu lokalu, a wiele osób w umowach najmu sobie pisze, że zwróci kaucję po zakończeniu stosunku najmu.
I tutaj ryzykują w ten sposób, że się stosunek najmu zakończy, lokator się nie Nie wyprowadzi, wprowadza, tak ale jest. będzie mieć roszczenie o zwrot kaucji. Także z tym trzeba też uważać, żeby tego w ten sposób nie kształtować. Także trzeba pamiętać o tym, że kaucja jest wymagalna w rozumieniu zwrotu. Kaucję zwracamy w terminie 30 dni po opróżnieniu lokalu. Nie piszmy w takiej sytuacji, że zwracamy ją po zakończeniu stosunku najmu. To po pierwsze. I skoro ta kaucja będzie wymagalna, czyli najemca może domagać się od nas zwrotu tej kaucji 30 dni po opróżnieniu lokalu, to w takiej sytuacji nie ma możliwości potrącenia sobie jej z czynszem w trakcie trwania umowy najmu. Jeśli tak zrobi, jeśli nie zapłaci ostatniego czynszu i powie weź sobie z kaucji, to po prostu popada w zwłokę, mówiąc prawniczo, i możemy naliczyć z tego tytułu odsetki. A Oczywiście one właśnie. Będą jakieś symboliczne, no ale... A propos odsetek i tych symboliczności tych odsetek, dziś tak. Kiedyś te oprocentowa inflacja była bardzo duża i pieniądze przetrzymywane przez rok bardzo dużo traciły na wartości. To było kiedyś. Nie jest wcale powiedziane, że ta sytuacja się nie powtórzy. Kiedyś w ogóle też czynsze określano, nie wiem, w euro, w dolarach. Zresztą dzisiaj też często to się robi, zwłaszcza właśnie w komercji. Tak. I to jest bardzo częste zjawisko i teraz też jest pytanie, dobrze, no to co z tą kaucją, jak zabezpieczyć się przed stratą, bo dałem komuś pieniądze na nieoprocentowany rachunek przez 5 lat na przykład, no to trochę paranoja. Kaucja jest zwracana, zwaloryzowana, tak mówi ustawa. Jest tam pewien mechanizm waloryzacji tej kaucji, on jest dosyć skomplikowany. Tak naprawdę ten mechanizm został stworzony dlatego, że to, o czym powiedziałeś, kiedyś dominowały wieloletnie stosunki najmu. One trwały, wiesz, 10, 20, 30 lat. I teraz chodziło o to, że jak ktoś w latach 80. dał kaucję i kończył mu się stosunek najmu pod koniec lat 90., to ta kaucja, to wiesz, była jakaś symboliczna kwota. To były jakieś grosze. I chodziło o to, żeby ona miała realny charakter. Jeżeli najem będzie trwał ci przez rok, no to pewnie tutaj ogromnych różnic nie będzie. Natomiast jeżeli to będą najmy długoletnie, nie szczególnie będzie w tych komercji... różnic, Piotr, nie będzie tych różnic dzisiaj, bo dzisiaj nie będzie, przyzwyczailiśmy tak? się do małych stop procentowych, ale nikt nam nie zagwarantuje, że te stopy nie ruszą. Pieniądze są rozdawane chociażby z powodów pandemii i tak naprawdę to jest w dużej części dodruk pieniądza, więc zobaczymy, jak to będzie, no nie wiemy. Szczególnie w komercji się to zabezpiecza w inny sposób, bo tam się tworzy lokaty bankowe, gdzie one sobie gdzieś tam te pieniądze pracują. Tu jest oczywiście pytanie znowu, jak pieniądze na lokacie bankowej urosną. Czyje są odsetki? Czyje są odsetki, prawda? Czy są odsetki wynajmującego, czy najemcy? No jeżeli tak strony postanowiły, że to będzie na lokacie, to odsetki należą do wynajmującego, dlatego że to są jego pieniądze. Najemca przenosi na jego własność na pewien czas te pieniądze, więc to są jego pieniądze. Ale równie dobrze można się mówić w ten sposób, że ta kaucja, jeżeli nie będzie potrąceń oczywiście, to ta kaucja wraz z oprocentowaniem zostanie zwrócona najemcy. Tak się robi w komercji, że się lokuje pieniądze na rachunku bankowym, one sobie tam rosną, pracują, chociaż te odsetki aktualnie są niewielkie. Nic nie szkodzi w mieszkaniówce zrobić tak samo, szczerze mówiąc. Też tak można zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście to jest jakaś tam trudność po stronie wynajmującego, że musi zakładać rachunki bankowe, lokaty, one mają jakieś określone koszty i tak dalej, i tak dalej. To trzeba po prostu wszystko sobie przeliczyć przez skalę. Inaczej będzie, jeżeli ktoś ma jedno mieszkanie, inaczej ktoś, kiedy będzie miał tych mieszkań 20. Trzeba po prostu policzyć, czy to się najzwyczajniej się opłaca. Wracając jeszcze do kaucji, tego, o czym mówiliśmy na samym początku, mianowicie kaucja płacona w ratach. Otóż tu trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kaucja ma charakter rzeczowy, w odróżnieniu od charakteru obligacyjnego, jakim jest najem. Najem powstaje dlatego, że zawarliśmy umowę, a kaucja powstaje nie dlatego, że napisaliśmy sobie tak w umowie, bo musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Musi być fizycznie wręczona, czy to do ręki, czy to na rachunek bankowy. Na tym polega skutek rzeczowy. Jeżeli napiszemy sobie o kaucji tylko w umowie najmu, ale jej nie wręczymy, to tej kaucji po prostu nie ma. I teraz, jeżeli godzisz się na zapłatę kaucji w ratach i ktoś ci zapłaci jedną ratę albo dwie z trzech czy czterech, to tej kaucji po prostu nie masz. I nie masz możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nie możesz domagać się w drodze powództwa na przykład sądowego zapłaty kaucji, no bo ta kaucja nigdy nie powstała. To twoje roszczenie nigdy nie zaistniało, skoro do jego powstania wymagane są dwa warunki, czyli opisanie tego w umowie i wręczenie, a do tego nigdy nie doszło, no to nie masz prawa dochodzić tego na drodze sądowej. To po pierwsze.
Po drugie, w zwykłym najmie nie możesz sobie stworzyć dodatkowego warunku, który będzie ci pozwalał wypowiedzieć umowę w sytuacji, kiedy nie wpłynie kaucja. W komercji tak, w najmie okazjonalnym tak, w najmie instytucjonalnym tak, ale w zwykłym najmie tego nie możesz zrobić. Dlatego też to jest niezwykle ważne, żeby nie wydawać lokalu, zanim nie dostaniemy kaucji. A ustawa o ochronie praw lokatorów... Ale to, i to można zapisać w umowie, że w ogóle tak ten jest. Lokal nie zostanie wydany, dopóki tak nie jest. Będzie kaucji. Ustawa o ochronie praw lokatorów wprost mówi, że można uzależnić zawarcie umowy. Umowy, dokładnie. Kaucji. Czyli można sobie stworzyć umowę pod warunkiem zawieszającym. Piszemy umowę, podpisujemy ją, ale w niej znajduje się zastrzeżenie, że ta umowa nie wywołuje skutków, dopóki nie wpłynie kaucja. Czyli tak prawidłowa jest. Sekwencja postępowania jest taka, że podpisujemy umowę, bierzemy kaucję i dopiero wtedy wydajemy lokal. Dokładnie tak. I to jest chyba na temat kaucji już zagadnienia prawne w prawie wyczerpaliśmy. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, co często się też spotykam na różnych forach. Widzę, ale najemcy nie chcą dawać kaucji. W ogóle kaucja, już kaucji 3-miesięcznej, 4-miesięcznej, 5-miesięcznej nie można uzyskać. Proszę Państwa, jeżeli jesteście wynajmującym, to tak naprawdę jest to Wasz największy błąd. Bo kaucja to jest taki papierek lakmusowy, czy ten w ogóle najemca tak. ma pieniądze. To i to nie tak jest. I to nie jest wasze zmartwienie, że on nie ma tych pieniędzy, tylko niech on je znajdzie. Tak. I jeżeli nie ma pieniędzy dziś, to nie będzie miał jutro. Oczywiście każdy, jakbym był najemcą, będę protestował przeciwko kaucji, ale to nie znaczy, że jako wynajmujący ustąpię. To jest wasze najważniejsze zabezpieczenie. Nie to, że ktoś wam zapłaci ileś czynszów do przodu, tylko ta kaucja, bo ją macie na koniec i to jest na koniec najmu macie jakąś kupkę pieniędzy, z której możecie wszystkie ewentualne straty rozliczyć lub ją zwrócić, jeżeli wszystko przebiegało ok. Dokładnie tak. Kaucja jest jedną z metod, jednym z instrumentów weryfikacji najemcy. Ustawa zresztą pozwala nam pobierać kaucję do 12-krotności czynszu najmu. W przypadku zwykłego najmu do 6-krotności w najmie okazjonalnym i instytucjonalnym. W związku z czym ustawa pozwala na dużo, dużo więcej niż faktycznie na rynku się praktykuje. Jeżeli ktoś ma opory, jeżeli ktoś mówi, że nie mam kaucji, nie zapłacę kaucji, chciałbym płacić w ratach, nie zapłacę 2- czy 3-miesięcznej, no to zastanówmy się, czy to aby na pewno powinien być nasz najemca. Jeżeli najemca ma opory, można bardzo łatwo mu to wytłumaczyć. I słuchaj, ja ci oddaję do wyłącznego używania mój majątek, moje mieszkanie, które warte jest setki tysięcy złotych. A ty chciałbyś zabezpieczyć moje roszczenia raptem kwotą jakąś symboliczną. Lub wcale. Znaczy lub wcale. W ogóle to jest też tak, że praktyka wskazuje, że lepiej jest czasami opuścić czynsz o 5% na przykład i mieć większe zainteresowanie lokalem, mieć więcej tych najemców, niż upierać się przy wysokim czynszu i potem oddać komuś, kto po prostu weźmie to bez kaucji, a potem nie będzie płacił, bo to ilość kłopotów, które powstaną, będzie dużo większa niż to, niż ta kaucja, której żeśmy nie dostali, tak? Ja na dziś bardzo dziękuję Piotrowi Dobrowolskiemu. Fantastyczny wykład o najmie, o kaucjach. A jeżeli interesuje Cię rynek nieruchomości, no to po prostu subskrybuj nasz kanał, pisz do nas, o czym chcesz wiedzieć. Zapraszam.